Klika tutaj, zostawia łapkę. Dawajcie, wbijmy jak najwięcej. Zostawia subskrypcję na moim kanale. Tutaj macie subskrypcję. Zostawiacie dzwoneczek też na moim kanale. I w komentarzu piszecie moderator. Daję wam teraz każdemu 10 sekund i losujemy moderatora. Także dobra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i jakaś randomowa osoba. Cyk, proszę bardzo, rybus i ty. Nie banujcie nikogo i tak dalej. Zachowujcie się normalnie. No i dobra, lecimy, lecimy. Don Casio król teraz, lecimy. O, jest ją. Ty, Maciś, ty tam trenujesz ciężko, ja wszystko widzę, więc za***aj te parterowe wszystkie triki, a ja ci tylko kolankiem dole w ten pusty lepiej. Wity jak Ambea! Maciek, groźny rywal. Byłoby fajnie, jakbym się bał. Kurde, ciężko. Jesteś tak pusty i tak głupi. O, tutaj mamy pustaka, cegłę mamy, znaczy cegłę mamy. Jak myślicie, kim jest Maciek? Cegła czy pustak? Zobacz, czat tutaj... Ambea jeszcze, nie? Ambea, słuchajcie. Ambea czy pustak, czy co tam jeszcze? Piszcie czat, kim jest pan Rataj. Tutaj macie okno czatu, że nie umiem przestawić sobie, bo jestem Ambeą totalną, turbo przygupem jestem. Także uwaga, Ambea czy co tam, dobra. Większość chyba teraz głosuje, na co tam Tori, bo ja... Już patrzę, no, Ambea... Pustak jest najwięcej, kurde. Pustak? No to jest pustak, no. To jest pustak. Dobra, to jest pustak, to okay. Dobra, lecimy dalej. Kogoś tam nauczą, to kurwa pomnisz do winy wszystko. No i co, Maciuś, dopiszcie o ten limit wagowy, a tak naprawdę, że ten limit wagowy jest ustalony, to sobie krzywdę zrobiłem, bo teraz chodzisz kur... jak fitnessiak i będziesz mi spierdzić jak fitnessiaczek, a to tu byś kur... to ci przy... mi byś padł i tyle, a i tak cię robi. Co to? Ej, kup słońce. Więc powtórka, ustawienia celu. Trali. Co? Co no nie? No, możesz nie zdążyć, za 15 minut pójdziesz. No, ale to i tak będzie początek. Nie, bo to już, początek już jest.
na 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 ne na 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 oh na ne na 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 ne na 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 na. Ranga wbita? No to pauza. Monte snack, be right back. Fajnie, dobra. Jekos, proszę bardzo. Jekos, masz moderatora, no i co? Teraz lecimy Kubańczyk versus Elpro. To jest akurat bardzo, bardzo, no wielki generalnie konflikt, co nie, Tori? Największy. Praktycznie takich przyjaciół, co nie? Ale... No, byli przyjaciółmi mega. No ale ktoś z nich... Ktoś z nich niestety skłamał. Tori tutaj mówi, że to jest Elpro, no i niestety tak się zakończyła ich przyjaźń. Dobra, lecimy. Jak młodszego brata. W moim domu chodziłeś jak po swoim, ale nie wiedziałem, że zachodząc do kuchni szukasz noża, żeby potem wbić mi go w plecy. To ty, wielki profesjonalista, wyzwałeś mnie, amatora, do walki. Dobrze wiesz, że mam charakter i się nie poddam. Już raz ci to udowodniłem, co?
Wszędzie gadasz, że skończysz mi w 10 sekund. To z przyzwyczajenia? Posłuchaj, puszysty. Coś tam gadałeś, że schudłeś, ale to chyba widzisz tylko ty. Trenuj sobie dalej, ale to i tak ci nic nie pomoże. Jest rzecz, której chciałbym ci pogratulować. Masz największy biust fame MMA. Włodarze z pewnością przygotowali dla ciebie stanik sportowy na walkę. Na konferencji wspominałeś, że kawałek zwykły chłopak jest o tobie. To jest historia mojego życia. Jakbym miał pisać kawałek o tobie, to nazywałby się Puszysty Friar. Dobra. Także słuchajcie, tak się właśnie to kończy konflikt. Jak myślicie, kto wygra konflikt? Gala się zaczyna, słuchajcie, za 9 minut. Także naprawdę będzie kozacka. Jak myślisz, Tori, będzie kozacka? Też myślę, że będzie kozacka. Coś czuję, że będzie się działo. Także co, słuchajcie, lecimy zaraz do kolejnej, słuchajcie, kolejnej walki będziemy obstawiali, a wy jeżeli chcecie zostać i generalnie chcecie fajnie spędzić czas, to przypominam, że konkursik na mody, konkursy na mody zawsze trwają u nas. Także co, kto chce wygrać moderatorka na czacie, tutaj chcę mieć taki niebieski znaczek, nie wiem jak to się tam nazywa, to zostawiacie teraz łapkę w górę, klikacie tutaj swoją myszkę, bierzecie cyk i klikacie sobie łapkę w górę. I do Toriego zaraz. Zaraz przejdziemy. No i co? Każdy klika łapkę w górę, macie 10 sekund. No i też zasubujcie mój kanał przede wszystkim oraz napiszecie na czacie moderator i lecimy, słuchajcie, wybieramy osobę. Także co? Każdy łapka, subik na kanale i pisać moderator na czacie i wracamy. Także dobra. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dobra, lecimy. Moderator. O, cyk. Jakaś osoba. Aha, dobra, cyk. Dodaj moderatora. Dobra, Tori, zaraz do ciebie, do tego, po tym teraz zwiastunie, dobrze? No i git. To dobrze. Dobra. Także co? Lecimy teraz. Jaką chcecie walkę? Dobra, Bestia versus Ambro versus Szewcu, no, lecimy. No bo to jest pierwsza, nie? No to jest pierwsza, to jest, słuchajcie, pierwsza walka, pierwsza, która będzie. Ona za niedługo się w sumie zacznie, więc no. Za niedługo się zacznie. 3000 osób na live, witam. Cześć wszystkim. Po przegranej z Kasiuszem nie mogę sobie pozwolić na więcej porażek, więc szykuj się na wojnę. Ambro tak groźnie wygląda, że to zawsze nie kopię. Drogi Maćku, umiejętności szewca na pewno ci się przydadzą po walce, gdy będzie cię trzeba podtrzymać. Ostatnie 3 tygodnie spędziłem w Tajlandii, mocno trenując i szacując swoją formę na kolejną walkę. Będziecie mogli zobaczyć efekty mojej ciężkiej pracy już 28 marca. Pytanie, jak jechałeś do Tajlandii? Pokażę ci, że w Polsce też można się dobrze przygotować i nie trzeba łamać żadnych gałązek, żeby pokazać, jakie musi być twarde mądrze. Od dziecka marzyłem, żeby walczyć w klatce. Nawet poszedłem do programu telewizyjnego, żeby dostać się do Fame MMA. A skoro teraz spełnię marzenia, to nie mogę przegrać. Słuchajcie, uspokoję tylko osoby, które naprawdę się panikują i mówi, żebym zmienił tytuł, bo dostanę bana. Słuchajcie, nie dostanę bana, ponieważ to oglądamy trailery po prostu z YouTube'a i oceniamy walki historii, także naprawdę niczym się nie przejmujcie. Obstawiamy po prostu walki, także niczym się nie przejmujcie, wracamy do tego. Ale to wszystko będzie nic, zobaczycie. Specjalnie wysłałem Ambra, żeby dać wam najlepszą walkę wieczoru. Dobra, 3400 osób na live, słuchajcie, transmisja Fame MMA, Gala Fame MMA zaczyna się, słuchajcie, o 20.00, także 5 minutek będzie kozacko. No i co, przypominam, słuchajcie, że robimy teraz konkursik kolejny na moderatora, także kto chce z was teraz wygrać moda, ma teraz 5 sekund albo 10, żeby stawić łapkę w górę po tym live'em. Dobra, słuchajcie, dawajcie, wbijamy 4, i, znaczy 5 tysięcy, bo naprawdę dacie radę, wszyscy dadzą radę, każdy, kto robi, nie wiem, koronafery, zostawia teraz łapkę. Możecie też zostawić subskrypcję i pisać moderator na czacie, także dobra, liczę teraz 10 i przypominam, żebyście też wbili do Toriego, już daję wam tutaj nazwę jego, ponieważ on wbija 100 tysięcy subskrypcji, także naprawdę wbijcie do mordeczki. Jakbyście pomogli, byłbym wdzięczny. Także słuchajcie, ja teraz wam daję link i wracamy, także naprawdę nie obraźcie się, że tak po prostu zatrzymujemy live'a. Także przypominam, że macie 10 sekund, kto chce moderatora, stawia łapkę w górę pod tym live'em, sub musi być na moim kanale i na kanale Toriego i piszecie moderator, także spam. No i dobra,
I macie kanał Toriego, wbijacie do Toriego, dajcie mu suba. No i co, losujemy za 10 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okej, okay, losujemy moderatora i uwaga, kto jest moderatorkiem? Halo, halo, lecimy. Dobra, czekaj, tu będzie ktoś stąd. Halo? Halo? A! Nie chce mi się złapać nikt. Jest, cyk, dodaj moderatora. Proszę bardzo. Wiktor Szyszka, pozdrawiamy i co? Lecimy teraz. Don Casio, Król versus Rataj. Co wy na to? Dobra. A która to jest będzie walka? Która to będzie walka, Tori? No, to jest czwarta, mi się wydaje. Albo czwarta trzecia. Walka, słuchajcie. Don Casio, Król. Don Casio, Król. Tyle mam do powiedzenia. Lecimy. Jazda. Maciś, ty tam trenujesz ciężko, ja wszystko widzę, więc zapytajkę parterowe, wszystkie triki, a ja ci plankę z toletem pusty leci. Bity jak Ambea! I'm not your smitty, stand in the power west. I just laugh at him when they grab best. Cause it's near shots, I'm psych. I don't do beat, I just let you do best. Maciek. Nie no, do Casio to jest Król, co nie, Tori, bez kitu. Chłopie, nie, chyba ja sobie kupię jakąś bluzę z jego sklepu, nie? No, Ambea. Ambea, sobie kupimy, dawaj. Kupujemy sobie Ambea, słuchajcie. A która to jest walka? Czat, która to jest walka? Bo wy pewnie jesteście obeznani w tym. My niestety, story, nie jesteśmy obeznani. Ale słuchajcie, Gala Fame ma za 4 minuty, także naprawdę... Kozacko. Jak, która to jest walka? Druga. Kurde, jak to jest druga walka, słuchajcie, to emocje będą już na początku. Totalnie, co nie, Tori? Druga na pewno nie jest, powiem ci, że druga na pewno nie jest. No i co, Maciuś, dopiszcie o ten limit wagowy. A tak naprawdę, że ten limit wagowy jest ustalony, to sobie krzywdę zrobiłem, bo teraz chodzisz, jak fitnessiak. I będziesz mi spiegł jak fitnessiaczek. A to tu byś, i mi i tyle. Ale i tak cię robi. Ej, to jest dobre, serio. To jest świetny zwiastun. Don Casio, Król. Dobra, wygra walkę, gościu. Ambea wygra walkę. 4000 osób, witamy wszystkich. Witamy 4000, słuchajcie, Gala Fame zaczyna się za 3 minutki. Zaraz konkursik, może jakiś będzie moderatora. I w ogóle, co to są za oczy, słuchajcie, co to jest? Co to jest, zabij się pytam. Co to jest, widzicie to? Co to jest? Plus jeden, dobra, lecimy. Słuchałem, ale w sumie ten klan i tak zawsze gada to samo, więc nic nie straciłem. 3 minutki. Szczerze, i tak co bym nie powiedział, 90% ludzi napisze Team Don Kasztan, więc pora po prostu przejść. A czemu Don Kasztan? Fame MA6, tam cię poskładam. Słabo mi. Ej, dobra, słuchajcie, kto uważa, że Don Casio wygra, pisze na czacie Don Casio, serio, słuchajcie. Piszcie, kto wygra? Kto wygra? Naprawdę, jestem tego ciekaw. Jak myślicie, kto wygra? Don Casio czy Rataj? Piszcie, serio na czacie. Jesteśmy za Casio, nie? Wszyscy, że Casio. Wszyscy Casio. Casio. Czat spam Don Casio. Dobra, Essa, widzisz, story? Wszyscy Don Casio, team Essa. Brawo, to się docenia. To się docenia, widzowie. Don Casio wygra i tyle. Tyle, tylko tyle w tym temacie. Dobra, lecimy. Cześć, gdzie była ta scenka, gdzie on jarał coś? O, tu. Patrzcie, inhalator se... Inhalator, jarał se z gościu z inhalatora. Pięć tysięcy osób, siemanko wszystkim. Witamy. Dobra, słuchajcie, Fame ma, transmisja, generalnie Gala Fame ma, rozpoczyna się o za minutę, także naprawdę kozacko. No i co, przypominam, że kto chce wygrać moderatora na moim kanale, jedyne co trzeba zrobić, naprawdę, dawajcie, wbijemy 120 tysięcy subskrypcji, także naprawdę myślę, że pomożecie mi w tym. No i dobra, lecimy, słuchajcie, kto chce dostać moderatora, szybko już zaraz wracamy, słuchajcie, do zwiastunków, także dobra. Lecimy, no i co, każdy kto chce zostać moderator, zostawi teraz łapkę w górę pod tym live'em, suba z dzwoneczkiem na moim kanale oraz pisze moderator na czacie, także dobra, daj każdemu teraz 10 sekund, naprawdę, bo już musimy zaraz wracać, bo zaraz się zajdzie, zaczyna, Tori, jak myślisz, kto wygra, Don Casio czy normalnie Rataj, nie no, dobra, pytanie jest oczywiste, także dobra, każdy kto chce moderatorka, zostawi teraz łapkę w górę pod tym streamem, suba z dzwoneczkiem na moim kanale oraz pisze moderator, także idźcie do 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i cyk, dobra, słuchajcie, mamy moderatorka, no i co? Antoni Kujawa, gratuluję, dobra, zaraz mamy 6 tysięcy osób, dobra, to co? Wojtek Gola i Rafon, lecimy, Wojtek Gola i Rafon. I po tym jeszcze jeden konkursik może walnie. Tak, także zostańcie na live. Pa.
Jak tato, ten auto to chyba wypożyczone jest. Dobra, lecimy od początku jeszcze raz, dobra. 6300 osób, siemanko, siemanko. No, jeszcze do walk trochę jest, bo wiecie, o 20 wystartują i tam... Tak, 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 jeszcze troszkę jest, słuchajcie, do walk, bo generalnie o 20 jeszcze nie wystartują, ale generalnie my sobie to jeszcze pooceniamy generalnie i myślę, że spoko, spędzicie czas na lewie. Także zostańcie, ocenka, fajna ta historia, komentacja, no i co? Lecimy, lecimy. Wyzwałeś potężnego włodarza na walkę, więc poczujesz teraz na własnej skórze, jak elegancki włodarz cię r***je. Mówisz, że kopię jak kasło sklepu? Po moich kopnięciach pęka na lecz jajemnica, więc zobaczysz, co jest stanie swoimi chudymi nóżkami. Siemanko wszystkim. Najśmieszniejsze jest tym to, że zostaniesz pokonany swoją własną rolą. Słuchajcie, o 20 się to zaczyna, o 20 się gala zaczyna, słuchajcie. Będą jeszcze gadać dużo, a wy możecie po prostu zostać sobie z nami na live, więc zobaczcie się generalnie, jak tutaj wszystkie będą walki wyglądać, jak oceniamy generalnie. Także myślę, że też spędzicie fajnie z nami czas tutaj oczywiście. Pay-per-view macie w opisie, także jeżeli chcecie oglądać zagranego Juta, to pay-per-view 703, 7300 osób, lecimy, wracamy. Tak, dobra. 7,5 tysiąca osób, siema, siema. Wojtek, słyszałem, że obyć się w garniku. Szkujesz się na swój pogrzeb? Zastanawiam się, czy... Nie, naprawdę, słuchajcie, naprawdę. Rafonix to jest... Przekozak, ale wiecie, co jest najgorsze w tym, że generalnie, że Gola ma taką klatę wybudowaną, że serio, no, jestem za Rafonem, ale chyba Gola wygra, dobra, a ty za... Jak to będzie. A jak ty myślisz, Tori, jak ty myślisz? Dobra, słuchajcie, wbijamy 10 tysięcy osób na live, jest 8,2, także co, zostańcie na live, konkursik zaraz będzie kozacki, także co, zostańcie i lecimy, już jest zaraz kończ, także... Wydaje mi się, że możesz tylko popatrzeć na takie samochody i wypożyczyć je sobie na trailery. Uważaj, byś nie połamał sobie tych chudych zapałek, na których będziesz spierdolał. A jak ich nie połamiesz, to sam ci je połamie. Oryginalna wedlowska czekolada gorzka. Wedel. Przyjemność w czekoladzie. Wykorzystujemy tylko filmy z YouTube'a, znaczy wykorzystujemy po prostu filmy z YouTube'a i komentujemy walki, tak naprawdę nie martwcie się o nic, zostańcie na live, usiądźcie sobie na spokojnie, oglądajcie z nami, tak naprawdę o nic się nie martwcie. Komentujemy po prostu, komentujemy walki, także o nic się naprawdę nie bójcie, słuchajcie. I jeżeli chcecie kupić pay-per-view, oglądać zagranego Juda, to macie pierwszej linijce opisu, także co, 9,5 tysiąca osób, siemanko. Także słuchajcie, walka Rafonix versus naprawdę Wojtek Gola będzie kozacka moim zdaniem. No jak myślisz? Dobra, słuchajcie, 9,5 tysiąca osób na live, z tego możemy zrobić konkursik. Także dobra, słuchajcie, każdy, kto chce dostać moderatorka na czacie tutaj, kto chce mieć jakiś fajny niebieski nick, zostawię teraz łapkę w górę pod tym live'em. Dobra, liczę do 10 sekund, naprawdę, kto chce i szybko wracamy już, słuchajcie, do zwiastunów. Także dobra, klikacie lajka pod tym live'em, dajcie subskrypcję na moim kanale oraz piszecie moderator na czacie. Także dobra, liczę ostatnie 10 sekund, także macie ostatnią szansę, żeby wygrać. No i co, losujemy jedną losową osobę, także dobra, każdy zostawię teraz łapkę, przypominam, suba z dzwoneczkiem na moim kanale oraz pisze moderator. Także dobra. 5, 4, 3, 2, 1 i uwaga, kto wygra, zatrzymuje i cyk, dodaje moderatora i uwaga, Dawid Kęsy, ale nie banuj nikogo naprawdę i ogarnij to. Dobra. Także jak myślisz? Może Kubańczyk? O, Kubańczyk i Jelpro. To będzie niezłe. Tori chyba musiał gdzieś iść. Słuchajcie, Kubańczyk i Jelpro, czyli generalnie... Kubańczyk i Jelpro teraz. Wiesz, co chodzi, Tori? To jest generalnie... No generalnie dziwnie się podziało, bo tutaj Tori mi mówi, słuchajcie, że jeżeli chodzi o Kubańczyka i Jelpro, to podobno generalnie ktoś kogoś tam wystawił, nie mam zielonego pojęcia, ale ja jestem, na razie jestem za Kubańczykiem, Tori coś tam mówił o Jelpro, no ale dobra, obejrzymy, zobaczymy. Możecie też dać znać, za kim jesteście w... No, na czacie, tak. Kubańczyk czy Jelpro. Lecimy. Na
I don't wanna be rude, but I don't give a damn about you one bit. Kubuś, traktowałem cię jak młodszego brata. W moim domu chodziłeś jak po swoim, ale nie wiedziałem, że zachodząc do kuchni szukasz noża, żeby potem wbić mi go w plecy. To ty, wielki profesjonalista, wyzwałeś mnie, amatora, do walki. Siemanko, wiesz, jeszcze nie ma walki. Jeszcze nie ma walki. To udowodniłem, co? Jeszcze nie ma, słuchajcie, walk, ale naprawdę myślę, że one będą, słuchajcie, kozackie, także zostajcie z nami na live'ie. Na pewno by się będzie, słuchajcie, działo. Także co, przypominam, że za niedługo będzie konkurs na 20 zł PaySafe Carda, którego będziecie mogli wygrać, jakieś doładowanie do gry. Także zostańcie przede wszystkim na live'ie. Obejrzymy sobie jeszcze na mnie tam jeden zwiastun kolejny i przejdziemy do konkursu. I walimy konkursik na PSC duży, także co, oglądajcie, no i co, lecimy. Ja myślę naprawdę, że Kubańczyk wygra, a ty, Tori? Nie no, wygra na pewno, to tyle powiem, nie? Bo sędzia gada ze skoń 10 sekund. To jest przyzwyczajenia? Posłuchaj, puszysty. Coś tam gadałeś, że schudłeś, ale to chyba widzisz tylko ty. Traduj sobie dalej, ale to i tak ci nic nie pomoże. Jest rzecz, której chciałbym ci pogratulować. Masz największy biust fame MMA. Włodarze z pewnością przygotowali dla ciebie stan sportowy na walkę. Na konferencji wspominałeś, że kawałek zwykły chłopak jest o tobie. To jest historia mojego życia. Jakbym miał pisać kawałek o tobie, to nazywałby się Puszy Skit Gaja. Także prezentuję, słuchajcie, także naprawdę to jest też kozak. A która to generalnie jest walka, Tori? Czekaj, to jest trzecia, no, czy... O nim czwarta albo piąta. Jestem stary. Chciałbym zobaczyć tą walkę. Tą najbardziej. Oglądaj się, stary, to. Widziałeś? A widziałeś ten zwiastun? Widziałeś ten zwiastun, stary? No, to patrz teraz, stary. To jest 9700 osób na lewie. Siemanko wszystkim. Zaraz lecimy na konkurs na przykład na 20 PSC, także zostańcie na live. Każdy, kto kogo to interesuje. Dobra, oglądajcie. A jeszcze nie ma walki, spokojnie, jeszcze dalej studio. Najgorsze cienia zasmieczę i pokażę ci twarz, której sama się boję. Marta, nigdy nie powiedziałam, że jestem twoją fanką albo chciałabym być twoją koleżanką. Jedyne, co powiedziałam, to, że należą ci się słowa uznania za pracę, jaką wkładasz w treningu. Rozumiem jednak, że nigdy nie otrzymałeś żadnej pochwały i nigdy jej nie usłyszałaś. Dlatego nie ogarnęłaś tego, co powiedziałam na pierwszej konferencji. Lepiej w mordę dać niż dupy dać. Ja już wybrałam, a ty? XD. Gdzie ty podziewałeś ostatnio? 10 tysięcy osób, siemanko wszystkim. Siema, siema, 10 koła osób. W momencie Marta, zaraz będzie konkursi. To Marta, to bestia. Przygotuj się na to. Ja wychodzę za przegonu trzeci raz. I się nie boję, jestem żona krwi. Twojej krwi! Nie no, Linkiewicz. Moim zdaniem Linkiewicz na propsie. Nie, spokojnie, nie zdejmą live'a, nie bójcie się. Ludzie, którzy mówią, żebyśmy zmienili tytuł, nie wywalą live'a, my oceniamy, słuchajcie. Mówimy, kto wygra naszym zdaniem, no i co? Myślę, że też będziecie się dobrze bawić. Dobra, słuchajcie, jest 11 400 osób na live. Także co? Przypominam, że lecimy teraz, słuchajcie, z konkursem, o którym wam obiecaliśmy. Musimy go, słuchajcie, przeprowadzić, no po prostu obiecaliśmy. Także będzie to konkurs na 20 zł PaySafe Card. No jedne, co trzeba zrobić, to zostawić teraz łapkę w górę pod live'em. Oczywiście zaraz skontaktujemy się z osobą, która wygrała. Także naprawdę nie bójcie się. No i co, każdy, kto chce wygrać 20 zł PSC, zostawia teraz łapkę pod tym live'em. Także każdy, kto chce 20 PSC, zostawia łapkę, suba oraz pisze... Casio. Piszę po prostu Casio, bo Casio król i generalnie on wygra walkę. Także dobra, słuchajcie, naprawdę każdy, kto chce wygrać PSC, naprawdę wybieramy jedną losową osobę, która dostanie teraz PaySafe Card za 20 zł, tak naprawdę opłaca się. No i co, pisać Casio, albo nie, bo to się blokuje. To słuchajcie, pisać PSC, po prostu pysycy. Także każdy, kto chce dostać 20 zł PaySafe Carda, zostawię teraz łapkę w górę pod tym live'em. Musicie tutaj kliknąć łapkę oraz subskrypcję. Przede wszystkim subskrypcję, bo to będzie sprawdzane, oraz piszę pysycy, czyli PSC po prostu na czacie. Także dobra, idź teraz do 10 sekund.
przypominam, łapka w górę, sub z dzwoneczkiem na kanale oraz pisać pysycy na czacie. Także dobra, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Refreshuję, poczekajcie, streama i już sprawdzam. Sprawdzam, kto tutaj już napisał. Uwaga, uwaga, ładuje mi się, bo sorry za neta, ale mam troszkę... A, no fajnie, nikogo mi się nie tego. Dobra, Wiktor Paprocki, zobaczyłem, że napisałeś. Także dobra, sprawdzimy, czy masz mnie jako subskrybenta. Jeżeli nie, to niestety nie otrzymasz. A tak, to się zaraz zgłoszę po ciebie, do ciebie po odcinku. Także możesz też mi napisać na mojego maila. O, jest dobra, jest Kirosek. Także mordeczko, ja już mam twój kanał, także naprawdę nie podszywajcie się. No i co, słuchajcie, Wiktor... Ja do ciebie się zgłoszę po live, także co, widzimy się. No i generalnie odbierz swojego PSC, a możesz też napisać na mojego maila biznesowego, oczywiście wszystko będzie do weryfikacji, ale Wiktor, gratuluję, wygrałeś PSC. Także dobra, co teraz możemy? Tori, jaką walkę byś teraz obejrzał, żebyśmy tutaj obstawili, słuchaj. Don Cassio versus Rataj, nie, poczekaj, bo to już Kubańczyk El Pro, Zusie, Bestia, może nie Bestia. Co by tutaj można zrobić? Don Cassio, co jesteś? Jak myślisz? Don Cassio, myślę normalnie. Don Cassio na normalu, słuchajcie, także dobra. Możecie obstawiać, kto wygra. Wszyscy wiedzą i tak, że Don Cassio wygra. To jest normalne, że Don Cassio wygra. Don Cassio król, no i co? Obstawiajcie, słuchajcie, na czacie, kto wygra. Maciej, ty tam trenujesz ciężko, ja wszystko widzę, więc zapytaj te parterowe wszystkie triki, a ja ci tylko plankę. O w ogóle, sorry, ale nowy wspierający wleciał na kanał, także dziękuję ci bardzo serdecznie za wspieranie. Za wspierającego, że wsparłeś mój kanał. Tak po prostu mówię, bo pierwsza osoba wsparła mnie generalnie na live, także dziękuję ci bardzo serdecznie. Dobra, wracamy. Jeszcze nie ma partii, dalej jest studio na razie, spokojnie. Maciek, groźny rywal. Byłoby fajnie, jakbym się bał. Ciężko, jesteś tak pusty i tak głupi, nie. Że nawet jak... nie, to jest najlepsze, to jest cegła. Ale szkoda, że pustaka nie ma, bo pustak lepiej chyba wygląda. Dzięki kolejny wspierający! Dzięki. Dzięki na on. Że ten limit wagowy jest ustalony, to sobie krzywdę zrobiłem, bo teraz chodzisz kur... jak fitnessiak, czy będziesz mi jak fitnessiaczek, a to tu byś kur... do... ci... ci... powinni byś padł i tyle. Ale i tak się robi. O, inhalator, proszę bardzo, mamy tutaj... Tori, jarałeś tak z inhalatora? Nie. Nie z powietrza, nie, to jest z powietrza, to jest bardzo substancja groźna. Zdało ci się z tymi cegłami. Dobra, słuchajcie, po następnym zwiastunie obejrzymy teraz sobie, słuchajcie, obejrzymy sobie teraz, słuchajcie, Ambro i po następnym zwiastunie będzie konkurs z Torim, z nas Torim może byś powiedział. Sorry, nie słucham. Jak myślisz, na PSC? Ja postawię mojego PSC. Na PSC. A ile PSC zrobisz, Tori? Bo może tutaj widzowie specjalnie zaczekają. Dwie dyszki, myślę, żebyście wygrali. Dwie dyszki. Nie? Dwie dyszki ode mnie, czyli Wiktor Paprocki już wygrał. I następnego PSC możecie z Torim wygrać, także co? Tori postawia wam PSC, także zostańcie po następnym zwiastunie oczywiście. Szczerze, i tak co by nie powiedział, 90% ludzi napisze Team Don Cassio, więc pora po prostu przejść od słów do czynu. Fejmy ma 6, tam cię poskładam jak orgiami Ambeo. Przypominam nam, że możesz ci kupić pay-per-view do FMA w opisie, także zapraszam. A jeszcze walki nie ma pierwszej, dalej się jeszcze powiem. Walki nie ma pierwszej, ale generalnie Ambro, poczekaj, Ambro to jest chyba pierwsza walka. To jest pierwsza walka. Także dobra, słuchajcie, po tym zjazdu nie macie konkurs na 20 PSC, także zostańcie wszyscy na live, no i co? Zostańcie, dobra, oglądamy, lecimy, słuchajcie, to jest pierwsza walka. You gon' push me to my breaking point. That's a hard fact. We had an agreement, you got greedy, then you... Po przegranej z Kasiuszem nie mogę sobie pozwolić na więcej porażek.
więc szykuj się na wojnę. Drogi Maćku, umiejętności szewca na pewno ci się przydadzą po walce, gdy będzie cię trzeba podtrzymać. Ostatnie 3 tygodnie spędziłem w Tajlandii, mocno trenując i szlifując swoją formę na kolejną walkę. Będziecie mogli zobaczyć efekty mojej ciężkiej pracy już 28 marca. Ty może trochę na Instagrama? Wiesz co, najpierw muszę wymagać, jak specjalnie pojechałeś do Tajlandii, pokażę ci, że w Polsce też można się dobrze przygotować i nie trzeba łamać żaden gałązek, żeby pokazać, jakie myśli twarde z nich. Od dziecka marzyłem, żeby walczyć w klasce. Nawet poszedłem do programu telewizyjnego, żeby dostać się do firmy MMA. A skoro teraz spełnię marzenia, to nie mogę przegrać. Ale to będzie świetne. Zobaczycie. Specjalnie wezwałem Andra, żeby dać wam najlepszą walkę wieczorem. Witamy wszystkich, siemanko. Siema, siema, 11 tysięcy osób na live. Zaraz konkurs będzie. Dobra, moim zdaniem wygrywa Szewcu. A twoim zdaniem? A moim zdaniem Andro. Dobra, to słuchajcie, możecie też obstawiać. I przypominam, obiecaliśmy wam konkurs. Zdać z tego, że jest 11 tysięcy osób. Robimy teraz konkurs kolejny na Passive Carda. Pierwszy konkurs wygrał Wiktor. Także Wiktor, generalnie zgłosisz się do mnie po live. Ja ci już tutaj mam zapisanego. No i dobra, to tak, teraz jedyne co trzeba zrobić, żeby